Pięć pestek pomarańczy. Kiedy przeglądam moje notatki i wspomnienia z lat 1882-1890, związane z Sherlockiem Holmesem, uderza mnie tak wielka liczba dziwnych i ciekawych spraw, że doprawdy nie wiem, które z nich wybrać, a które odrzucić. Jedna szeroka publiczność poznała już z relacji gazetowych. Inne natomiast nie dały memu przyjacielowi pola do popisania się owymi szczególnymi talentami, w które natura wyposażyła go tak szczodrze, a których uwydatnienie stawiam sobie za cel w niniejszych szkicach. Są wśród nich zagadki, które okazały się wyzwaniem zbyt wielkim nawet dla jego analitycznego geniuszu, byłyby więc opowieściami z początkiem, ale bez zakończenia. A nie brak i takich, które zostały rozwiązane połowicznie, a i to jedynie na podstawie przypuszczeń i domysłów raczej niż ścisłych logicznych wywodów, które były mu tak drogie. Jedna wszakże z tych ostatnich odznacza się tak frapującymi szczegółami i zaskakującym rozwiązaniem, że odczuwam nieodpartą pokusę, by ją opowiedzieć, mimo iż niektóre kwestie z nią powiązane nie zostały i prawdopodobnie nigdy nie zostaną całkowicie wyjaśnione. Rok 1887 obdarzył nas długą serią mniej lub bardziej interesujących przypadków, po których pozostały mi notatki. Wśród tytułów mej kroniki owych 12 miesięcy, znajduję relacje ze sprawy Paradol Chamber i Stowarzyszenia Miłośników Żebractwa, które prowadziło luksusowy klub w głębokich podziemiach wielkiego składu mebli, z wydarzeń towarzyszących zagnięciu brytyjskiego żaglowca Sophie Anderson. Wreszcie opowieść o niezwykłych przygodach Gris Petersons na wyspie Uffa i na koniec o otruciu Camberwella. W tej ostatniej przygodzie Sherlock Holmes, o czym warto może przypomnieć, zabrawszy się do demonstracyjnego nakręcania zegarka zmarłego mężczyzny, zdołał udowodnić, że sprężyna została nakręcona do końca przed dwoma godzinami, a więc zmarły nie mógł położyć się spać wcześniej. Dedukcja ta w decydującej mierze przyczyniła się do wyjaśnienia tajemnicy. Wszystkie te przypadki opiszę być może w przyszłości. Odkładam je bez większego żalu, ponieważ żaden z nich nie był tak niezwykły jak dziwny splot okoliczności, które złożyły się na sprawę, o której zamierzam opowiedzieć w tej chwili. Było to w ostatnich dniach września. Tego roku wichury wiejące zwykle w okresie zrównania dnia z nocą rozszelały się z niespotykaną gwałtownością. Wiatr wył przez cały dzień, a deszcz walił o szyby tak, że nawet tu, w samym sercu Wielkiego Londynu, dzieła ludzkich rąk, czuliśmy potrzebę oderwania się od zwykłych spraw, aby choć przez chwilę zadumać się nad potęgą żywiołów, wygrażających niczym zamknięte w klatce dzikie bestie, ludzkości chroniącej się za kratami cywilizacji. Po zmierzchu, Wichura wzmogła się jeszcze, a wiatr zawodził i łkał w kominie jak dziecko. Sherlock Holmes, zasiadłszy po jednej stronie kominka, z markotną miną przeglądał swe notatki o niewyjaśnionych zbrodniach. Podczas gdy ja, po drugiej stronie, tak mocno zatopiłem się w lekturze jednej z frapujących morskich opowieści Clarka Russella, że zacząłem brać dochodzące z zewnątrz wycie wiatru za żywą scenerię fabuły. A plusk deszczu za odgłos łamiących się morskich fal. Ponieważ moja żona wyjechała na parę dni w swe rodzinne strony, postanowiłem spędzić ten okres na starych śmieciach przy Baker Street. Słyszałeś? Spytałem, spoglądając na mego towarzysza. To chyba dzwonek. Kogoż to mogło przygnać w taką pogodę, może któregoś z twych przyjaciół. Nie przyjaźnie się z nikim prócz Ciebie odparł Holmes: „ Nie zachęcam nikogo do składania mi wizyt. A zatem jakiś klient? Jeśli tak, to musi chodzić o coś poważnego. Nikt nie wybierałby się z byle błachostką w taką pluchę i o tej godzinie. Ale przypuszczam, że najpewniej to jakaś kumoszka naszej gospodyni. Tym razem jego domysł okazał się fałszywy, ponieważ w korytarzu ozwały się czyjeś kroki, a po chwili ktoś zapukał do drzwi. Holmes sięgnął swą długą ręką do lampy i obrócił ją tak, aby światło padało na jedyny pusty fotel przeznaczony dla gościa. Proszę, powiedział. Do pokoju wszedł młody, mniej więcej 22-letni mężczyzna, dobrze ubrany, o zadbanym wyglądzie i delikatnym, subtelnym sposobie bycia. Ociekający wodą parasol w jego ręce i długi lśniący od deszczu płaszcz, mówiły o trudach przeprawy, jakie zgotowała mu niesprzyjająca aura. Kiedy rozglądał się niespokojnie w świetle lampy, zauważyłem, że jest blady i spogląda chmurnymi oczami, jakby przygniatało go jakieś wielkie zmartwienie. Proszę mi wybaczyć, powiedział podnosząc do oczu binokle w złotej oprawie, ale mam nadzieję, że nie przeszkadzam panom. Boję się, że wraz ze mną zakradną się do tego przytulnego pokoju jakieś echa okropnej szarugi, która szaleje na dworze. Proszę podać mi pański płaszcz i parasol, powiedział Holmes. Powinny prędko przeschnąć tu na tym haku. Widzę, że przybył pan z południowo-zachodniej dzielnicy. Tak, z chorzem. Ta glina, wymieszana z kredą na czubkach pańskich butów. Wyraźnie na to wskazuje. Przychodzę zasięgnąć rady. O tę nie trudno i prosić o pomoc. Z tym bywa już nie tak łatwo, przynajmniej czasami. Wiele o Panu słyszałem, panie Holmes. Major Prendergast opowiedział mi, jak go Pan wyratował z awantury w klubie Tankerville. Ach, rzeczywiście, niesłusznie oskarżono go o karciane oszustwa. Powiedział mi, że jest pan w stanie rozwiązać każdy problem. Z pewnością przesadził. I że nikt jeszcze nie zdołał pana pokonać. Zostałem pokonany cztery razy trzykrotnie przez mężczyzn i raz przez kobietę. Cóż to jednak znaczy wobec pańskich sukcesów? To prawda, ogólnie rzecz biorąc, wiodło mi się nieźle. Może więc i w moim przypadku tak właśnie będzie. Proszę, niech pan przysunie fotel do ognia i zechce opowiedzieć mi bardziej szczegółowo, co pana sprowadza. To niezwykła sprawa. Nie trafiają mi się inne. Jestem ostatnią instancją. Mimo to wątpię, ser. Czy przy całym swym doświadczeniu miał pan kiedy do czynienia z tak tajemniczym i niewytłumaczalnym łańcuchem wydarzeń, jak te, które miały miejsce w mojej rodzinie? To zaczyna budzić moje zainteresowanie. Niech mi pan poda na początek najważniejsze fakty, a ja wypytam pana później o szczegóły, które wydadzą mi się najbardziej istotne. Młody człowiek przysunął fotel i wyciągnął mokre nogi bliżej ognia. Nazywam się John Openshaw, zaczął. Sam jednak, jak mi się wydaje, mam niewiele wspólnego z tą straszliwą sprawą. Ma ona dziedziczny charakter. Toteż, aby dać panu pojęcie o jej istocie, muszę cofnąć się do samych jej początków. Trzeba panu wiedzieć, że dziadek mój miał dwóch synów: mego stryja, Eliasza i ojca Józefa. Ojciec prowadził niedużą fabryczkę w Coventry którą udało mu się rozbudować po wynalezieniu roweru. Opatentowana przez niego konstrukcja niełamliwego koła Open Shaw okazała się takim sukcesem, że po pewnym czasie mógł sprzedać fabrykę i z pokaźnym majątkiem wycofać się z interesów. Stryj Eliasz natomiast wyemigrował za młodu do Ameryki, by tam na Florydzie założyć doskonale, jak powiedziano, prosperującą plantację. W wojnie północy z południem walczył początkowo w armii Jacksona, a potem pod Hudem, u którego dosłużył się stopnia pułkownika. Po kapitulacji generała Lee wrócił na swoją plantację, którą prowadził jeszcze przez trzy czy cztery lata. W roku 1869 czy 1870 wrócił do Europy i nabył małą posiadłość koło Horsham, w hrabstwie Sussex. W Stanach dorobił się znacznego majątku i porzucił je tylko dlatego, że odczuwał odrazę do murzynów i nie godził się z polityką republikanów, którzy rozszerzyli ich prawa obywatelskie. Był wielkim oryginałem, niezmiernie porywczym i nieprzebierającym w słowach w chwilach złości, a przy tym odludkiem żyjącym na uboczu. Wątpię, czy przez wszystkie te lata, jakie spędził koło Horsham, choć raz postawił nogę w mieście. Koło domu miał ogród i dwa czy trzy poletka, na których czasami zażywał trochę ruchu, ale nader często, całymi tygodniami, nie opuszczał swego pokoju. Dużo pił i palił, ale nigdzie nie bywał i nie utrzymywał z nikim przyjaźni, nawet ze swoim bratem. Wobec mnie. Nie odczuwał żadnej niechęci, a prawdę powiedziawszy, miał nawet pewną słabość do mej osoby, może dlatego, że kiedy zobaczył mnie po raz pierwszy, byłem dwunastoletnim chyba chłopakiem. Zdarzyło się to w roku 1878, czyli w osiem czy dziewięć lat po jego powrocie do Anglii. Usilnie prosił mego ojca, aby pozwolił mi zamieszkać u niego i na swój sposób był wobec mnie bardzo miły. Kiedy nie pił, z upodobaniem grywał ze mną w trik traka i w warcaby. Stopniowo też powierzał mi kierowanie w swoim imieniu służbą i układanie się z dostawcami. Także w szesnastym roku życia stałem się niemal panem całego domu. Miałem wszystkie klucze i mogłem robić co chciałem i chodzić gdzie chciałem, bylebym tylko nie zakłócał jego osobistego życia. Był jednak jeden jedyny wyjątek. Ani mnie, ani nikomu innemu nie było wolno wchodzić do zawsze zamkniętej na klucz rupieciarni na strychu. Z chłopięcej ciekawości zaglądałem tam przez dziurkę od klucza. Nigdy jednak nie dostrzegłem nic więcej prócz kolekcji starych kufrów i tłumoków, jakie można znaleźć w podobnym lamusie. Pewnego dnia, było to w marcu 1883 roku. Zobaczyłem na stole przed nakryciem stryja list z zagranicznym stemplem. Listy do niego nie były czymś zwyczajnym, ponieważ rachunki płacone były gotówką, a przyjaciół po prostu nie miał. — Z Indii, powiedział, biorąc go do ręki. — Nadany w Pondicherry. Co to może być? Otworzył szybko kopertę, z której z cichym szmerem wysypało się na talerz pięć małych wyschniętych pestek pomarańczy. Roześmiałem się na ich widok, ale rzut oka na stryja wystarczył, aby śmiech zamarł mi na wargach. Z wykrzywionymi ustami, poszarzałą nagle twarzą i wybełuszonymi oczami, stryj wpatrywał się w osłupieniu w kopertę, którą wciąż jeszcze trzymał w drżącej ręce. — "Ka-ka-ka!" krzyknął przerażony. — Boże mój! Boże, dopadły mnie moje dawne grzechy. Co masz na myśli, stryjku? zapytałem. Śmierć odpowiedział, a potem zerwał się od stołu i poszedł do swego pokoju, zostawiając mnie w stanie najwyższego przerażenia. Wziąłem do ręki kopertę i na wewnętrznej stronie skrzydełka zobaczyłem nagryzmolone czerwonym atramentem trzy litery K. Wewnątrz nie było nic więcej prócz owych pięciu pestek, które wypadły już wcześniej. Cóż więc mogło aż tak bardzo przerazić stryja? Zostawiłem niedojedzone śniadanie i pobiegłem na górę. Na schodach spotkałem schodzącego w dół stryja, który w jednej ręce trzymał stary, zardzewiały klucz, z całą pewnością od owej rupieciarni, w drugiej zaś małą mosiężną szkatułkę z rodzaju tych, w jakich przechowuje się pieniądze. — Choćby zrobili nie wiem co, i tak nadal będę ich trzymał w szachu, — powiedział, dorzucając przekleństwo. — Powiedz Mary, żeby rozpaliła u mnie ogień w kominku i poszli do Horsham po adwokata Fordhama. Spełniłem jego polecenia, a kiedy zjawił się adwokat, stryj wezwał mnie do siebie. Obok kominka płodącego jasnym ogniem stała otwarta i pusta szkatułka. Zaś palenisko pełne było czarnego, puszystego popiołu, jak po spalonych papierach. Przeszedł mnie nagły dreszcz, kiedy rzuciwszy okiem na szkatułkę, ujrzałem na jej wieczku trzykrotnie powtarzającą się literę K, taką samą, jaką rano widziałem na kopercie. — Chciałbym, Johnie, żebyś był świadkiem mojej ostatniej woli, rzekł Stryj. — Zostawiam mój majątek — z wszystkimi jego zaletami i wszystkimi wadami memu bratu a twemu ojcu po którym przejdzie on bez wątpienia na ciebie obyś mógł korzystać z niego w pokoju aby przyniósł ci pożytek i dobro a jeśli stwierdzisz że nie możesz się nim cieszyć skorzystaj z mojej rady i podaruj go mój chłopcze twemu największemu wrogowi przykro mi że zostawiam ci tak niepewne dziedzictwo które może przynieść ci zarówno pożytek, jak i szkodę, ale nie wiem doprawdy, jak sprawy się obrócą. Bądź łaskaw, podpisać tam, gdzie ci wskaże pan Fordham. Złożyłem podpis na dokumencie, który pan Fordham zabrał następnie ze sobą. Osobliwe to zajście wywarło na mnie, jak się pan zapewne domyśla, najgłębsze wrażenie. I choć próbowałem na wszystkie sposoby coś z niego zrozumieć, Moje wysiłki spełzły na niczym. Długo nie mogłem otrząsnąć się z nieuchwytnego lęku, jaki pozostał mi po nim. Choć w miarę upływu tygodni, w czasie których nic nie zakłóciło normalnego toku naszego życia, lęk ów stawał się coraz mniej dojmujący. Zauważyłem jednak, że stryj pogłębił jeszcze swoje dziwactwa. Pił częściej niż zwykle i jeszcze bardziej stronił od ludzi. Przeważnie zamykał się w swym pokoju, czasami jednak w jakimś szalonym, pijanym widzie wypadał z domu i z rewolwerem w ręku miotał się po ogrodzie, wykrzykując, że nie boi się nikogo i że nikomu, choćby był samym diabłem, nie uda się zamknąć go w kojcu jak jakąś głupią owcę. Ale kiedy mijały te napady szału, pędził co tchu do domu i ryglował za sobą drzwi, jak to czyni człowiek, który nie jest już w stanie stawić czoło strachowi. Jaki zagnieździł się na dnie jego duszy. W takich razach widziałem, że jego twarz, nawet gdy było chłodno, spływała potem, jakby dopiero co wyszedł z basenu. A więc, panie Holmes, żeby już skończyć i nie nadużywać pańskiej cierpliwości, powiem tylko, że pewnej nocy stryj w przypływie podobnego szału wybiegł z domu i nie wrócił. Poszliśmy go szukać. I znaleźliśmy go leżącego twarzą do ziemi w małej zarośniętej sitowiem sadzawce w zagłębieniu ogrodu. Ponieważ ciało zmarłego nie nosiło śladów żadnych obrażeń, a głębokość sadzawki nie przekraczała dwóch stóp, przysięgli sądowi, biorąc pod uwagę znane powszechnie dziwactwa stryja, wydali werdykt o samobójstwie. Ja jednak, pamiętając jak ostro zareagował on na samą myśl o śmierci. Musiałem mocno się natrudzić, aby wyperswadować sobie, że stryj świadomie wyszedł jej na spotkanie. Ostatecznie pogodziliśmy się z tym jakoś i ojciec przejął posiadłość, a ponadto także około 14 tysięcy funtów, jakie znajdowały się na bankowym rachunku stryja. Chwileczkę, przerwał Holmes, pańskie opowiadanie będzie, jeśli wolno mi sądzić już teraz jednym z najciekawszych, jakie kiedykolwiek słyszałem, Niech mi pan łaskawie poda datę nadejścia listu i dzień, w którym stryj pana popełnił domniemane samobójstwo. List przyszedł 10 marca 1883, zaś stryj zakończył życie w siedem tygodni później, wieczorem 2 maja. Dziękuję, proszę mówić dalej. Objąwszy posiadłość koło Horsham, Ojciec, na moją prośbę, dokładnie przeszukał ową stale zamkniętą część strychu. Znaleźliśmy tam mosiężną szkatułkę, choć jej zawartość została już wcześniej zniszczona. Na wewnętrznej stronie wieczka znajdowała się nalepka z trzema literami K. i umieszczonym poniżej napisem listy, notatki, pokwitowania i rejestr. Przypuszczalnie taki właśnie charakter miały spalone przez pułkownika Open dokumenty. Poza tym na strychu nie było nic ważnego, z wyjątkiem luźnych papierów i notatników Stryja z okresu jego życia w Ameryce. Niektóre odnosiły się do czasów wojny secesyjnej i dawały świadectwo, że zyskał on opinię dzielnego żołnierza. Inne pochodziły z okresu odbudowywania południowych Stanów i zawierały po większej części aluzje polityczne, z których wynikało, że Stryj przyjął mocno opozycyjną postawę wobec przysłanych z północy polityków, czyli jak mówiono, pasożytniczych golców. A więc ojciec przeniósł się do Horsham na początku roku 1884 i wszystko w naszym życiu toczyło się jak najlepiej, aż do stycznia roku następnego. Czwartego dnia po nowym roku, jednak, kiedy siedzieliśmy razem przy śniadaniu, ojciec mój wydał nagle okrzyk najwyższego zdumienia. Siedział naprzeciw mnie i w jednej ręce trzymał dopiero co otwartą kopertę. Na jego drugiej, szeroko rozpostartej dłoni ujrzałem pięć wyschniętych pestek pomarańczy. Aż dotąd wyśmiewał się zawsze z mej opowiastki o dziwnym liście, jaki otrzymał pułkownik, nazywając ją bajką o żelaznym wilku. Teraz jednak, kiedy i jemu przydarzyło się to samo, robił wrażenie człowieka zbitego stropu i przestraszonego nie na żarty. — Ulicha, Johnie, co to może znaczyć? — wyjąkał. — Serce zamarło we mnie. — To KKK — odrzekłem. Ojciec zajrzał do środka. — Rzeczywiście — wykrzyknął. — Te litery naprawdę tu są. Ale co tu jest napisane pod nimi? — Połóż papiery na zegarze słonecznym — Przeczytałem, spojrzawszy mu przez ramię. — Jakie papiery? Na jakim zegarze? — zapytał. — Chodzi o zegar słoneczny w ogrodzie. Innego tu nie ma — powiedziałem. — A co do papierów? Muszą to być te, które stryj spalił. — Uff — wysapał ojciec, usiłując odzyskać pewność siebie. — Żyjemy w cywilizowanym kraju, w którym nie ma miejsca na podobne błazeństwa — Skąd przyszedł ten list? Z Dandy, odrzekłem spojrzawszy na stempel pocztowy. To jakiś niedorzeczny, głupi żart, powiedział ojciec. Co ja mogę mieć wspólnego z jakimiś papierami i zegarami słonecznymi? Nie będę zawracał sobie głowy czymś tak absurdalnym. Na twoim miejscu zawiadomiłbym policję, powiedziałem. Żeby mnie wyśmiali, ani mi się śni. Pozwolisz więc, że ja to zrobię? Nie, zabraniam ci tego, nie będę robił historii z takiego nonsensu. Dalsze sprzeczanie się z nim nie miało sensu, jako że był człowiekiem niezmiernie upartym. Dałem więc za wygraną, ale gnębiły mnie złe przeczucia. Trzeciego dnia po nadejściu listu ojciec wybrał się z wizytą do swego starego przyjaciela, majora Fribodego komendanta jednego z fortów na Portsdown Hill. Jego wyjazd ucieszył mnie, ponieważ myślałem, że z dala od domu będzie bezpieczniejszy. Myliłem się jednak. Już na drugi dzień otrzymałem od majora telegram wzywający mnie do natychmiastowego przyjazdu. Mój ojciec wpadł do głębokiego szybu kredowego, jakich mnóstwo znajduje się w tamtej okolicy, i leżał nieprzytomny w szpitalu z pękniętą czaszką. Pospieszyłem natychmiast, ale zmarł nieszczęsny, nawet na chwilę nie odzyskawszy przytomności. Jak się wydaje, jechał o zmroku z Ferham, a ponieważ nie znał okolicy, a szyb nie był ogrodzony, sędziowie orzekli bez wahania, iż była to śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Także i ja, mimo starannego zbadania wszystkich okoliczności, nie znalazłem niczego, co mogłoby wskazywać na morderstwo. Nie było żadnych śladów użycia przemocy, żadnych odcisków stóp, niczego też nie ukradziono. Nikt nie widział obcych ludzi kręcących się po gościńcach. A jednak nie muszę chyba panu mówić, nie czułem się tym wszystkim wcale uspokojony, a nawet byłem niemal pewny, że ojciec padł ofiarą jakiegoś ohydnego spisku. W taki to złowróżbny sposób wszedłem w posiadanie spadku. Zapyta może pan, czemu się go nie zrzekłem? Odpowiem. Nie zrobiłem tego, ponieważ byłem święcie przekonany o tym, że nasze nieszczęścia zawinione są przez jakieś zajście, które mogło wydarzyć się w życiu mego stryja, i że niebezpieczeństwo będzie mi grozić zarówno w tym, jak i w każdym innym domu. Śmierć spotkała zatem ojca w styczniu 1885 roku. I od tamtej pory upłynęły dwa lata i osiem miesięcy. Przez cały ten czas spokojnie żyłem w Horszem i zaczynałem żywić już nadzieję, że ciążące na naszym rodzie przekleństwo odeszło wraz z poprzednim pokoleniem. Niestety, moje dobre samopoczucie okazało się przedwczesne. Wczoraj rano przyszła kolej na mnie, a cios został zadany zupełnie tak samo jak memu ojcu. Młody człowiek wyjął z kieszeni kamizelki zmiętą kopertę. I wysypał z niej na stół pięć małych wyschniętych pestek pomarańczy. Oto koperta, podjął swój wywód. Stempel pocztowy jest z Londynu, z dzielnicy wschodniej. A w środku napisano to samo, co w ostatnim liście do mego ojca. K-K-K. I pod spodem połóż papiery na zegarze słonecznym. I cóż pan zrobił? Nic. Nic? Prawdę mówiąc, czułem się zupełnie bezradny, wyjaśnił młodzieniec. A potem ukrył twarz w szczupłych, białych dłoniach, bezsilny jak królik, do którego podkrada się wąż. Mam wrażenie, że oplatają mnie jakieś nieubłagane, diabelskie moce, przed którymi nie ma ratunku. Ho ho, wykrzyknął Sherlock Holmes. Musi pan działać, człowieku, bo inaczej czeka pana zguba. Tylko energiczne działanie może pana ocalić. Nie czas na oddawanie się rozpaczy. Byłem na policji. I co? Moje opowiadanie tylko ich rozbawiło. Jak mi się wydaje, inspektor jest przekonany, że te listy są jakimiś niemądrymi żartami, a ojciec i stryj rzeczywiście zginęli w nieszczęśliwych wypadkach, jak to stwierdziły władze sądowe. To też nie należy łączyć ich zgonu z tymi przesyłkami. Holmes wyrzucił do góry zaciśnięte pięści. Cóż za niewiarygodna głupota wykrzyknął. Przydzielili mi jednak policjanta, który ma mnie chronić. Czy przyszedł tu z panem? Nie, kazano mu nie opuszczać mojego domu. Holmes znowu potrząsnął groźnie pięściami. Dlaczego przyszedł pan do mnie sam? zawołał z wyrzutem. A przede wszystkim dlaczego nie przyszedł pan tu od razu? Nic o panu nie wiedziałem. Dopiero dziś rozmawiałem o moich kłopotach z majorem Prendergastem, który poradził mi zwrócić się do pana. Od nadejścia listu upłynęły całe dwa dni. Powinniśmy byli podjąć jakieś kroki już wcześniej. Czy nie ma pan jeszcze czegoś, jakiegoś innego dowodu, którego do tej pory pan nam nie pokazał? Charakterystycznego szczegółu, który mógłby nam pomóc? Mam coś jeszcze powiedział John Openshaw a potem poszperawszy w kieszeni surduta wyciągnął z niej kawałek spłowiałego niebieskiego papieru i położył go na stole. Coś sobie przypominam dodał. Kiedy stryj palił swoje papiery zauważyłem leżące w popiele niestrawione przez ogień strzępy o takim właśnie kolorze a później znalazłem tę kartkę na podłodze w jego pokoju. I skłaniam się ku przypuszczeniu, że mogła wyfrunąć pomiędzy innych i uniknąć w ten sposób zniszczenia. Ale oprócz zmianki o pestkach nie zawiera ona nic, co mogłoby nam pomóc. Myślę, że jest to stronica z osobistego pamiętnika. Pismo niewątpliwie należy do mego stryja. Holmes przysunął lampę i obaj pochyliliśmy się nad kartką, której poszarpana krawędź Istotnie wskazywała na to, że wyrwano ją z zeszytu. U góry widniała data marzec 1869. Pod nią zaś znajdowały się takie oto zagadkowe notatki: 4. Przyszedł Hudson te same stare poglądy 7. Pestki do MacKoeya, Paramora i Jona Swena z St. Augustine. 9. Kolej ulotnił się. 10. John Swan ulotnił się. 12. Odwiedziny u Paramora wszystko w porządku. Dziękuję panu, powiedział Holmes, a potem złożył kartkę i oddał ją gościowi. Nie ma pan do stracenia ani chwili. Nie mamy nawet czasu na przedyskutowanie tego, co mi pan opowiedział. Musi pan natychmiast wrócić do domu i zacząć działać. Co powinienem zrobić? Może pan zrobić tylko jedno, ale bez chwili zwłoki. Musi pan włożyć tę kartkę do szkatułki, którą opisał nam pan wcześniej. Do niej dołączy pan oświadczenie, że stryj pański spalił wszystkie inne dokumenty i nie zostało nic więcej. Musi pan to ująć w możliwie najbardziej przekonywające słowa. A potem pozostawi pan szkatułkę na zegarze słonecznym zgodnie z żądaniami nadawców listu. Rozumie pan? Tak, rozumiem. Niech pan na razie nie myśli o zemście ani o niczym takim. Sądzę, że zdołamy ją wywrzeć za pomocą prawnych środków, ale musimy dopiero utkać naszą sieć, podczas gdy ich jest już gotowa. W tej chwili najważniejsze jest oddalenie grożącego panu niebezpieczeństwa. A potem przyjdzie czas na wyjaśnienie całej tajemnicy i ukaranie winnych. Dziękuję panu powiedział młodzieniec, a potem podniósł się i włożył płaszcz. Dodał mi pan nadziei i podniósł na duchu. Z pewnością zastosuję się do pańskich wskazówek. Niech pan nie traci ani chwili. I nade wszystko niech się pan pilnuje, ponieważ nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Grozi panu zupełnie realne i bezpośrednie niebezpieczeństwo. Jaką drogą wraca pan do siebie? Pociągiem z Waterloo. Nie ma jeszcze dziewiątej, na ulicach będzie spory ruch. Ufam więc, że będzie pan bezpieczny. Mimo to, musi pan zachować maksymalną ostrożność. Jestem uzbrojony. To dobrze. Od jutra zacznę pracować nad pańską sprawą. Przyjedzie pan zatem do Horsham? Nie. Rozwiązanie zagadki znajduje się w Londynie, tu więc będę go szukał. Wobec tego odwiedzę pana za jakiś dzień lub dwa, żeby poinformować pana o tym, jak poszło ze szkatułką i tym dokumentem. W każdym razie postąpię dokładnie według pańskich zaleceń. Młody człowiek wymienił z nami uścisk dłoni i wyszedł. Na dworze wciąż szalała wichura, a krople deszczu jednostajnie uderzały o szyby. Zdawało się, jakby ta dziwna, niesamowita historia została nam zesłana przez szalejące żywioły, niczym przygnana sztormem płachta morskich wodorostów i z powrotem przez nie wessana. Przez dłuższą chwilę sherlock Holmes siedział w milczeniu, z pochyloną głową i wzrokiem błądzącym po czerwonych odblaskach ognia. Następnie zapalił fajkę i rozparłszy się wygodnie w fotelu, zaczął odprowadzać wzrokiem unoszące się kupowale błękitne kółka dymu. Wiesz, Watsonie, odezwał się w końcu. Myślę, że żadna ze spraw, które się nam trafiły, nie była aż tak ekscentryczna. Może z wyjątkiem znaku czterech. No tak, być może z wyjątkiem tej jednej. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że nad Scholtonami nie wisiało aż tak wielkie niebezpieczeństwo jak teraz nad tym Johnem Openshałem. Ale czy masz już, zapytałem, jakąś bardziej określoną koncepcję, co może się kryć za tymi groźbami? W każdym razie nie może być żadnych wątpliwości co do ich istoty, odparł Holmes. Skąd więc pochodzą? Kim jest ten KKK? I dlaczego prześladuje tę nieszczęsną rodzinę? Sherlock Holmes przymknął oczy, oparł łokcie na poręczach fotela i zatknął dłonie koniuszkami palców. Człowiek umiejący doskonale rozumować, powiedział, powinien, mając do dyspozycji jeden zasadniczy dla wszystkich aspektów sprawy fakt, umieć wysnuć z niego nie tylko cały łańcuch przyczyn, które do niego doprowadziły, ale także skutków, które z niego wypłynął. Jeśli na podstawie jednej, jedynej kości, kuwier, potrafił opisać całe zwierzę, to analityk, który głęboko zrozumiał związek łączący łańcuch jakichś zdarzeń, powinien umieć dokładnie określić wszystkie brakujące elementy, zarówno poprzedzające ową serię, jak i z niej wynikające. Ale nie nauczyliśmy się jeszcze wyciągać wniosków, wyłącznie na podstawie rozumowania tych którzy spodziewają się znaleźć rozwiązanie problemu we własnym umyśle a nie dzięki studiowaniu faktów może spotkać przykre rozczarowanie bowiem ten kto pragnie podnieść na szczyty sztukę logicznego rozumowania musi nauczyć się wykorzystywać wszystkie dane jakie tylko udało mu się poznać to zaś ze swej natury wymaga ogromnej jak można się łatwo przekonać wiedzy, której opanowanie zdarza się niezmiernie rzadko, nawet w naszej epoce encyklopedii i swobodnego dostępu do wykształcenia. Nie jest jednak całkowicie wykluczone, że i dziś znalazłoby się człowieka dysponującego całą wiedzą, jaka może okazać się przydatna w jego pracy. I to jest właśnie cel, do którego ja zawsze dążyłem. O ile dobrze pamiętam, kiedyś dawno, na początku naszej przyjaźni, bardzo precyzyjnie określiłeś granice moich mózgowych zasobów. Tak, odparłem ze śmiechem. Wystawiłem ci jedyne w swoim rodzaju świadectwo. Twoje wiadomości z filozofii, astronomii i polityki oceniłem jako bliskie zera. Botanika tak sobie, geologia celująco. Jeśli wziąć pod uwagę umiejętność rozpoznawania rodzajów gliny ze wszystkich okolic w promieniu pięćdziesięciu mil od miasta, chemia podejście nazbyt ekscentryczne, anatomia brak systematycznego uporządkowania wiadomości, znajomość literatury sensacyjnej i kronik policyjnych niezrównana. Pamiętałem też o tym, że jesteś skrzypkiem i prawnikiem, ćwiczysz boks i szermierkę, no i trujesz się kokainą i tytoniem. Zdaje mi się, że takie były najważniejsze punkty mojej charakterystyki. Przy moich ostatnich słowach Holmes roześmiał się. No cóż, powiedział, już wtedy twierdziłem, że człowiek powinien meblować tę maleńką przestrzeń swojej mózgownicy tylko tym, co może mu się naprawdę przydać, a całą resztę może złożyć w zakamarkach swej biblioteki, dokąd zawsze będzie mógł sięgnąć. Ale w sprawie, którą przedłożono nam dziś wieczorem, będziemy musieli z pewnością uruchomić wszystkie nasze zasoby. Proszę cię, podaj mi łaskawie tom na literę K amerykańskiej encyklopedii, który stoi na półce koło ciebie. Dziękuję. Zastanówmy się teraz nad sprawą i spróbujmy zobaczyć, co dałoby się z niej wydedukować. Przede wszystkim zróbmy stanowcze założenie, że pułkownik Openshaw miał jakiś bardzo poważny powód do porzucenia Ameryki. Ludzie w jego wieku nie zmieniają wszystkich swoich zwyczajów i nie porzucają tak ochoczo cudownego klimatu Florydy, aby zamieszkać samotnie w prowincjonalnej angielskiej mieścinie. Jego przesadne aż zamiłowanie do życia w odosobnieniu w Anglii każe myśleć, że musiał on bać się czegoś albo kogoś. Możemy więc przyjąć roboczą hipotezę, że to właśnie strach przed tym czymś albo kimś wygnał go z Ameryki. Jeśli zaś chodzi o źródło tego strachu, możemy się go domyślić, biorąc pod uwagę znaczenie owych groźnych liter, obecnych zarówno w liście do niego, jak i do jego spadkobierców. Czy zwróciłeś uwagę na stemple pocztowe na tych listach? Pierwszy z nich był z Pondicherry, drugi z Dandy, a trzeci z Londynu. Ze wschodniej części Londynu. Co ci to mówi? Że wszystkie te miasta to porty. Nadawca musiał znajdować się na pokładzie okrętu. Doskonale. Jesteśmy już na tropie. Niewątpliwie istnieje prawdopodobieństwo, i to bardzo silne, że autor tych listów mieszkał w tym czasie na okręcie. A teraz weźmy pod uwagę następną okoliczność. W przypadku listu z Pondicherry od groźby do jej wykonania upłynęło siedem tygodni, z Dandy zaledwie trzy lub cztery dni. Co o tym myślisz? Że w pierwszym przypadku trzeba było przebyć większy dystans. Ale tę samą odległość musiał przebyć także list. W takim razie nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Powstaje przynajmniej podejrzenie, że okręt, na którym znajdują się ci ludzie, jest żaglowcem. Wygląda to tak, jakby za każdym razem wysyłali najpierw owo ostrzeżenie czy znak, a zaraz potem wyruszali, żeby wykonać swoje zadanie. Zwróć uwagę, jak prędko spełnienie groźby nastąpiło po wysłaniu ostrzeżenia z Dandy. Gdyby natomiast przybyli z Pondicherry parowcem, znaleźliby się tu prawie jednocześnie z listem. W rzeczywistości potrzebowali jednak na to aż siedmiu tygodni. Myślę, że ten okres to nic innego, jak różnica między datą przybycia pocztowego parowca, który przywiózł list, i statku żaglowego, na pokładzie którego przybył jego autor. Całkiem możliwe, że tak było. Więcej niż możliwe, prawie pewne. Widzisz teraz. Czemu ten ostatni przypadek wydał mi się tak groźny i z jakiego powodu tak prosiłem młodego opęszała, aby uważał na siebie? Uderzenie następowało zawsze przy końcu okresu potrzebnego nadawcy listu na przebycie dystansu dzielącego go od ofiary. Ale ostatni list nadszedł z Londynu, to też nie możemy liczyć na żadne opóźnienie. Dobry Boże! Zawołałem, co może być powodem tak bezlitosnego prześladowania. Jest rzeczą oczywistą, że człowiekowi, czy może ludziom z żaglowca, musi niezmiernie zależeć na dokumentach, które przechowywał Openszał. Moim zdaniem pewne jest, że tych ludzi jest przynajmniej paru. Jeden człowiek nie zdołałby przeprowadzić dwóch morderstw w taki sposób, aby nie poznała się na tym komisja powołana przez koronera. Musiało ich być kilku i to ludzi zdeterminowanych i mających duże możliwości. Postanowili wyrwać te papiery za wszelką cenę, choćby ich posiadaczem okazał się sam diabeł. W ten sposób dochodzimy, jak widzisz, do wniosku, że za literami KKK kryje się nie jeden człowiek, ale cała organizacja. Ale jaka! Czy nigdy dotąd zapytał ściszonym głosem Sherlock Holmes, pochyliwszy się ku mnie, nigdy dotąd nie słyszałeś o Ku Klux Klanie? Nigdy. Holmes odwrócił kilka stronic książki leżącej na jego kolanach. O, tutaj, powiedział, a potem zaczął czytać: Ku Klux Klan. Nazwa pochodzi rzekomo od dźwięku towarzyszącego odciąganiu kurka strzelby. Ta straszliwa, tajna organizacja została założona w południowych Stanach przez byłych żołnierzy Konfederatów po wojnie secesyjnej. W krótkim czasie powstały jej lokalne odgałęzienia w różnych częściach kraju, zwłaszcza w Tennessee, Luizjanie, obu Karolinach, Georgii i na Florydzie. Wykorzystywana była w celach politycznych, głównie do zastraszania czarnoskórych wyborców oraz mordowania i wypędzania z kraju osób o odmiennych poglądach. Jej terrorystyczne akcje poprzedzone były ostrzeżeniem wysyłanym upatrzonym osobom w ekscentrycznej, ale powszechnie przyjętej formie. Wiązki dębowych liści w jednych Stanach, pestek melona lub pomarańczy w innych. Po otrzymaniu go ofiara musiała wyrzec się publicznie swoich przekonań albo uciekać z kraju. Jeśli sprzeciwiła się żądaniom, czekała ją nieuchronna śmierć, zadawana zwykle w dziwny, nieprzewidywalny sposób. Stowarzyszenie zorganizowane było tak doskonale, a sposoby jego działania tak metodyczne, że nieznane są przypadki, aby którejś ze sprzeciwiających mu się osób, Udało się ujść cało przed wyrokiem, lub też by władze zdołały ująć wykonawców mordu. Rozwijało działalność przez kilka lat, mimo wysiłków rządu Stanów Zjednoczonych i szlachetniejszych warstw społeczeństwa południa. Ruch załamał się nagle w roku 1869, choć i po tej dacie notowane są jego sporadyczne akcje. Zwróć uwagę, Powiedział Holmes odkładając encyklopedię, że nagłe załamanie się Ku Klux Klanu zbiega się ze zniknięciem z Ameryki Open Shawa wraz z dokumentami organizacji. W tym może się kryć wyjaśnienie zarówno przyczyny, jak i dalszego ciągu naszej historii. Nic dziwnego, że jakieś nieubłagane duchy ścigają jego i jego rodzinę. Pojmujesz chyba, że w jego rejestrach. I w pamiętniku mogły figurować nazwiska najwybitniejszych ludzi południa, i że być może wiele osób nie będzie mogło spokojnie spać, dopóki papiery te pozostaną w niepewnych rękach. Więc ta kartka, którą oglądaliśmy, zawiera to, czego mogliśmy się spodziewać. Było tam napisane, jeśli dobrze pamiętam, że posłano pestki do A, B, C. To znaczy organizacja wydała tym ludziom swoje ostrzeżenie. Potem były zmianki o tym, że A i B ulotnili się z kraju, a osobie C złożono wizytę. Obawiam się z tragicznym dla niej skutkiem. No cóż, drogi doktorze, myślę, że uda się nam rzucić trochę światła na te ciemne sprawki. Wierzę, że jedyną szansą dla młodego opęszała jest postąpienie tak, jak mu powiedziałem, i to już wszystko, co można powiedzieć lub zrobić w tej sprawie dziś wieczorem. Podaj mi więc skrzypce i spróbujemy na pół godziny zapomnieć o okropnej pogodzie i jeszcze gorszych obyczajach naszych bliźnich. Rano niebo przetarło się trochę. Przez wiszącą nad wielkim miastem szarą mgiełkę blado przeświecały promienie słońca. Kiedy zszedłem na dół, Sherlock Holmes jadł już śniadanie. Zechciej mi wybaczyć, że nie czekałem na Ciebie, powiedział, ale dziś będę miał, jak mi się wydaje, huk roboty związanej ze sprawą młodego opęszała. Jakie kroki zamierzasz podjąć? Będzie to w dużej mierze zależało od informacji, jakie zdobędę na samym początku. Może będę musiał pojechać też do Horsham więc nie zaczniesz od tego? Nie. Najpierw pojadę do Śródmieścia. Zadzwoń, a służąca poda ci kawę. Czekając na jej przyjście, wziąłem ze stołu nierozciętą jeszcze gazetę i zacząłem ją przeglądać. Mój wzrok padł na jeden z tytułów i poczułem, że krew ścina mi się w sercu. A niech to! Krzyknąłem. Już za późno! Och! Powiedział Holmes, odstawiając filiżankę. Tego właśnie się obawiałem. Jak to się stało. Mówił spokojnie, ale widziałem, że był głęboko tym wstrząśnięty. Zauważyłem nazwisko opętrzała tuż obok tytułu Tragiczny wypadek przy Moście Waterloo. Oto co piszą. Wczoraj wieczorem między dziewiątą a dziesiątą posterunkowy kuk z sekcji h. Pełniący służbę przy moście Waterloo, usłyszał wołanie o pomoc i odgłos spadającego do wody ciała. Noc była jednak wyjątkowo ciemna i burzliwa, to też, mimo że kilku przechodniów próbowało udzielić pomocy, nie udało się zapobiec tragedii. Dzięki zaalarmowanej Policji Rzecznej zdołano w końcu wydobyć martwe już ciało. Ofiarą okazał się młody człowiek o nazwisku John Openshaw. Zamieszkały koło Horsham, zidentyfikowany dzięki znalezionej przy nim kopercie. Przypuszcza się, iż Denat, spiesząc na ostatni pociąg odchodzący ze stacji Waterloo, pomylił w ciemności drogę i wszedł na skraj przystani dla rzecznych parowców. Na ciele ofiary nie stwierdzono żadnych obrażeń zewnętrznych. Toteż niewątpliwie zdarzył się tu nieszczęśliwy wypadek, który powinien zwrócić uwagę władz. Na stan zabezpieczeń na rzecznych przystaniach. Przez dobrych parę minut siedzieliśmy w milczeniu. Nie pamiętam, aby kiedykolwiek przedtem Holmes był tak przygnębiony i przejęty. To bolesny cios dla mojej ambicji powiedział w końcu. Jest to małostkowe, bez wątpienia, ale czuję się urażony w mej godności. Teraz dotyka mnie to osobiście. I jeśli Bóg da mi zdrowie, rozprawię się z tą szajką. Pomyśl tylko, ten chłopak przyszedł szukać u mnie pomocy, a ja wysłałem go na śmierć. Zerwał się z krzesła i w podnieceniu zaczął przemierzać pokój. Na jego ziemistych zwykle policzkach pojawił się rumieniec, a długie, szczupłe dłonie splatały się i rozplatały w nerwowych odruchach. To musi być diabelnie chytra banda, wykrzyknął w końcu. Jakim się udało zwabić go w takie miejsce? To nadbrzeże znajduje się przecież na uboczu. Na moście był zapewne mimo takiej pogody zbyt duży ruch, aby można było dokonać na nim morderstwa. Ale cóż, Watsonie? Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Wychodzę. Na policję? Nie. Ja sam będę moją własną policją, ale dam im powąchać przynętę dopiero wtedy, gdy będę miał gotową całą sieć, nie wcześniej. Przez cały dzień pracowałem w moim gabinecie i na Baker Street wróciłem późnym wieczorem. Sherlocka Holmesa jeszcze nie było. Przyszedł dopiero przed dziesiątą, blady i wymęczony. Podszedł do kredensu, odłamał kawał chleba, i pożarł go łapczywie, a potem pociągnął długi łyk wody. Ale wygłodniałeś? zauważyłem. Śmiertelnie wyleciało mi z głowy, żeby coś zjeść. Od śniadania nie miałem nic w ustach. Nic? Ani kęsa. Nie miałem czasu pomyśleć o tym. A jak ci poszło? Dobrze. Wpadłeś na właściwy trop? Mam ich w garści. Młody Openshaw niedługo zostanie pomszczony. Wiesz co, Watsonie? Mam doskonały pomysł. Zastosujemy wobec nich ten ich własny diabelski znak firmowy. Co masz na myśli? Holmes wyjął z kredensu pomarańcze i podzieliwszy ją na części, wydobył z niej na stół wszystkie pestki. Oddzielił pięć z nich i wrzucił je do koperty. Na wewnętrznej stronie skrzydełka. Napisał SH w imieniu JO, a potem zakleił je i zaadresował Kapitan James Colhoun, Berkantyna, Lone Star, Savannah, Georgia. Doręczą mu to po wejściu do portu, powiedział chichocząc. Przez całą noc nie zmruży oka, tak jak wcześniej Openszał. Zrozumie, że to wyrok śmierci na niego. Ale skąd wziąłeś tego kapitana Kolchona? To szef tej bandy. Będę miał i pozostałych, ale on będzie pierwszy. Powiedz wreszcie, jakich wyśledziłeś. Holmes wyjął z kieszeni dużą kartkę papieru, pokrytą datami, nazwiskami i nazwami statków. Cały dzień przesiedziałem nad rejestrami Lloyda i stosami starych gazet, śledząc kolejne rejsy wszystkich statków, które w styczniu i lutym 1883 roku zawinęły do Pondicherry. Naliczyłem 36 większych statków, które stały tam w tym okresie, ale natychmiast moją uwagę przykuł Lone Star, mimo iż według raportów przybył tam z Londynu. Takim samym bowiem mianem określa się jeden z amerykańskich Stanów zdaje mi się, Teksas. Nie byłem i nadal nie jestem tego pewien, ale nie miałem żadnych wątpliwości, że statek musi być amerykański. A potem? Przejrzałem sprawozdania z Dandy, i kiedy odkryłem, że Lone Star był tam w styczniu 1885 roku, moje podejrzenia przerodziły się w pewność. Na koniec zasięgnąłem informacji, jakie statki stoją obecnie w porcie londyńskim. I co? Lonstar przybył tu w ubiegłym tygodniu. Pobiegłem do basenu Alberta i stwierdziłem, że odszedł z rannym odpływem do Sawana. Zadepeszowałem do Gravesend i dowiedziałem się, że przepłynął tamtędy już jakiś czas temu, a że wiatr wieje od wschodu. Jestem pewien, że minął już ławicę Goodwins i zbliża się do wyspy White. I co zrobisz? O, trzymam go w ręku. On i jego dwaj oficerowie są jedynymi rodowitymi Amerykanami z całej załogi. Reszta to Finowie i Niemcy. Wiem też, że wszyscy trzej spędzili ostatnią noc na lądzie, powiedział mi to jeden z robotników portowych, którzy ładowali ich statek. Zanim ich żaglowiec dotrze do Sawana, mój list już tam będzie, dostarczony parowcem pocztowym a policja zostanie zawiadomiona telegraficznie, że ci trzej dżentelmeni są tu pilnie poszukiwani pod zarzutem morderstwa. Ślepy los potrafi jednak wykorzystać najmniejszą lukę, jaką zawsze można znaleźć w najlepszych nawet ludzkich planach. Mordercom Johna Openshawa nie było pisane odebrać pięciu pestek pomarańczy, które powiedziałyby im, że ktoś tak samo przebiegły i śmiały jak oni depcze im po piętach. Tego roku sztormy towarzyszące zrównaniu dnia z nocą były długotrwałe i groźne. Długo czekaliśmy na wieść o przybyciu Lonstar do Sawana, na próżno jednak. Dopiero niedawno dowiedzieliśmy się, że gdzieś daleko na Atlantyku widziano kołyszące się na falach szczątki rozbitej rufy łodzi ratunkowej z wyrzeźbionymi literami L.S., i chyba już nigdy nie dowiemy się nic więcej o losie Lone Star.